wcześniej mieszkańcy Wieruszowa razem ze swoim pasterzem, księdzem proboszczem Pawłem Tujkiewiczem, nie mogąc sobie poradzić z chorobami, postanowili uciec z miasta, ukryć się na pobliskim wzgórzu i modlić się do świętego Rocha. Wśród ludzi jest bardzo żywa legenda o tym, że chodzono tu z obrazem Matki Bożej i modlono się do świętego Rocha i ich modlitwa została wysłuchana jako podziękowanie za uratowane zdrowie, życie. Razem ze swoim pasterzem wznieśli ten kościół, w którym jesteśmy. Aż po dzień dzisiejszy nasze parafialne sanktuarium jest miejscem, w którym wypraszamy pogodę podczas dni krzyżowych, żegnamy naszych zmarłych, powierzając ich opiece naszemu patronowi oraz wypraszamy zdrowie i życie dla siebie i dla inwentarza. To miejsce, ten kościół jest bowiem dla nas miejscem wysłuchanej modlitwy. Dziś radujemy się Twoją obecnością, czcigodny księże biskupie Edwardzie. Dziękujemy za to, że z Tobą rozpoczynamy tegoroczne obchody odpustu ku czci świętego Rocha. Prosimy o modlitwę w intencji nas, parafian podzameckich, o poświęcenie nowo odnowionego. Tak jak człowiek przyjdzie na świat, tak też musi odejść. I chcielibyśmy ten czas, który jest dany, i my kapłani, każdy, wykorzystać jak najlepiej byśmy mogli z nałęczami, jak te piękne kwiaty dobrych uczynków, dojść do tego celu. A wiemy, zwłaszcza, że miejsce w kościele to jest tabernakulum, bo tam przechowywane są najświętsze postacie. Wszystkim tym, którzy spowodowali, że otrzymaliście dotacje i często składacie ten wdowi grosz, chociaż muszę powiedzieć, że w Piśmie Świętym nigdzie nie znajdziemy miejsca, gdzie Pan Bóg by domagał się od nas ludzi złotych tabernakulów, bogactwa w Kościele. Kościół jest świadectwem ludzi tutaj mieszkających. W Kościele przyjmujemy sakramenty święte, przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła. Świątynia, tą, którą widzimy, budowana, popatrzcie, tak ucho przyłożyć, i gdyby te mury mogły mówić, ile tu pokoleń przeszło. Ale jest to świadectwo troski i wiary ludzi. Bo robicie to nie ani dla siebie, ani dla księdza, ale ze względu na wiarę, dla Pana Boga, żeby miejsce, gdzie dokonywane są tajemnice wiary, było godne, godne mieszkanie. Bardzo więc za to serdecznie dziękuję, ale Kościół to nie tylko mury, to nie tylko tabernakulum. Jeszcze jest Kościół żywy i my tą świątynią jesteśmy. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Jeżeli ktoś zechce zniszczyć świątynię Boga, ja go zniszczę. To słowa zapisane na tekstach Pisma Świętego. Wszyscy my tworzymy Kościół. Czy tak się czujesz? Czy mówisz, że Kościół jest mój? Nie oni, nie wy. My współtworzymy wszyscy ochrzczeni świątynię. I powiem więcej. Pan Bóg od nas czegoś więcej się spodziewa, jak pięknego ołtarza, jak tabernakulum. On chce mieszkać w naszych sercach. To jest najpiękniejsze tabernakulum. Człowiek jest najpiękniejszą świątynią Boga, bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I każdy z nas ma jakby ten odcisk, ślad Boga. I dlatego też każdemu człowiekowi należy jest szacunek. Nikt w świecie stworzonym
nie ma takiego przywileju, żeby miał duszę nieśmiertelną. Tylko człowiek. Bo Panu Bogu najważniejszy jest człowiek. I dlatego też mówiąc o Kościele, myślimy o tym Kościele materialnym, ale też tym Kościele. Podziękować za Twoją posługę, za Twoje dobre słowo oraz wspólną modlitwę. Dla nas to bardzo ważne. Kiedy pasterz naszej diecezji przyjeżdża, aby nie tylko zobaczyć, ale także pomodlić się w naszym parafialnym sanktuarium. Jako pamiątkę tego dzisiejszego wydarzenia proszę przyjąć obraz przedstawiający Kościół Świętego Rocha. Prosimy także o Twoje błogosławieństwo. Pięknie, krótko, jak się należy, to mi za te obiekty, które są mu powierzone. 8 lat jest proboszczem, 2 lata wcześniej była, więc 10 lat. 20 lat ma kapłaństwa, tyle co ja biskupstwa, to młody bardzo jeszcze. Ale mając na uwadze też całą waszą wspólnotę, ustanawiam księdza kanonikiem honorowym kapituły ostrowskiej i to odznaczenie niech pozostanie też w parafii jako zauważenie was wszystkich. Pochodzi skąd katedry z Ostrowa, dlatego to jest wyróżnienie, ale liczę też, że ksiądz będzie dalej gorliwie, aktywnie, duszpastersko służył tutaj ludziom i wszystkim wam sercom udzielam pasterskiego błogosławieństwa.